Siemanoczko wszystkim, z tej strony Laczek, witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry, oczywiście Nozbite i ludzi skazanie, byśmy przyszli do konkretu, zostawcie oczywiście soczystą łapeczkę i piękny, magiczny prostokącik zwany subskrypcją. I co będziemy w dniu dzisiejszym robili? Za chwilkę byśmy do tego przyszli, ale na początku byśmy sobie wciśli literkę P i zobaczyli Lili, jak wygląda aktualnie moja postać. Jedno pozdrowienie, czyli pozdrawiamy pana o nicku Paddington. Jakoś jeżeli chodzi o to wyposażenie, to za dużo się nic nie zmieniło. Oczywiście wszystko mam pod expa. Oprócz skina pod broń. Już wytłumaczę w sumie dlaczego. Ale tak myślę, że w najbliższym czasie jednak będę musiał się niestety tego skina pozbyć. I będę używał sobie skina iluzjonisty dla 10% expa. Niby stacja obrażenia, no ale jednak będę musiał pójść jeszcze bardziej w kierunku expa, więc będą wtedy leciały fulki jednak bardziej w ruch, ponieważ jednak brakuje tego expa, i trzeba jednak przyspieszyć tego expa. No ale aktualnie w dniu dzisiejszym korzystam z takiego seta pod expa, czyli cały set Istera mamy, no tak to można powiedzieć, cały set Istera pod skina do expa. I w taki sposób się to prezentuje. Jeżeli chodzi o mój level, aktualnie 53 level, 24% i 44%. No tak sobie z odcinka na odcinek skakujemy jeden level do góry. Więc powiem tak z ręką na sercu, że nie jestem jako za bardzo zafascynowany tym moim progresem. Bo jestem świadom, że mógłby być zdecydowanie lepszy, no ale no niestety boli mnie to, że nie mam czasu. Jak gdybym miał czas, by były tu po dwa levele dziennie i to byłaby dla mnie większa satysfakcja, tak to mogę określić. I w dniu dzisiejszym chciałbym poruszyć kwestię, jeżeli chodzi o daily questy, ale nie takie daily questy zwyczajne, czyli mam na myśli daily questy na rajdy, bo jednak kurczę, chyba każdy wie, jak robi daily questy na rajdy. To robimy sobie wszystkie trzy daily questy, jakie mamy pod moby. Więc sobie właśnie w tym momencie wziąłem. I dzielą się one w sobie na trzy jakby kategorie, gdzie są różne moby. Więc na samym początku wyłączymy sobie wszystkie pozostałe questy. I na razie skupimy się na jednym questie, czyli Cleaning on the Path. Tak jest, Cleaning the Path. Jakoś się zaciąłem przez przypadek, no ale no nieistotne, gdzie trzeba pójść, żeby wykonać te questy. Ogólnie taka ciekawostka, że Belial Sorcerer jest na dwóch mapach. On jest na mapie Polluted Forest i na mapie Beast Lair, czyli on jest na tych dwóch mapkach, więc zależnie od tego, gdzie będziemy, one te moby będą. Ogólnie ten Belial Sorcerer nie jest zbytnio fajny i przyjemny. Więc pokażę wam, w jaki sposób mniej więcej wykonuje się tego questa, gdzie ja osobiście wykonuję tego questa. Więc ogólnie jestem na tej mapie. Pewnie, ja myślę, jestem tego świadom, że wy widzowie tą mapę znacie perfekcyjnie. Powiem tak, ja na tej mapie spędziłem tyle czasu, tyle nagrałem filmów odnośnie tej mapy, że jestem tego totalnie świadom, że powiecie: hej, Laczek! I my tą mapę znamy i jestem świadom tego, że to, co będę robił aktualnie na tej mapie, będzie dla was całkowicie zrozumiałe. Jak wiadomo, na serwerze Nozbite nie ma czegoś takiego jak ograniczenia ilości mobów, które nas gonią. Więc sobie po prostu lecimy jak taka nawałnica deszczu, tak to mogę określić, przed siebie. Po prostu nic nas nie obchodzi, po prostu biegniemy przed siebie, luramy całą mapkę, no, tak to można ująć. Biegniemy. Tutaj sobie owijemy. Zawsze trzeba uważać na ten kamyczek, co jest tutaj z lewej strony, ponieważ on przyczynia się do tego, że czasem można moby zgubić. Biegniemy. I ogólnie powiem wam tak, czy te moby są ciężkie? Według mnie na cały akt 7 są to moby prawdopodobnie z najłatwiejszego sortu. O kurczę, widzę, że to się skończyło, to sobie odpalimy jakiegoś tarota 250, tak tymczasowo, ponieważ jednak no, nie będę teraz expił, a tutaj będę tylko w sumie wam widzowie pokazywał co i jak. Zbijamy sobie takiego spota, jak możecie zobaczyć na pasku nabijają się mobki. I tutaj zalicza nam w sumie jednego moba, gdzie jest to Shadow
Sodkele to chyba jest ten szkieleciak. Nie, co ja mówię, to nie jest szkieleciak, to jest jakiś inny mob. W sumie nieistotne, jaki to jest mob. No ogólnie tutaj jest mob, ale też możemy zrobić sobie, widzowie, tak, że lecimy tutaj na tą drugą mapę. Ponieważ na tej drugiej mapie jest taki mob, który jest tylko na tej mapie i on wygląda następująco. O, to jest sobie ten szczelnik, tak to mogę nazwać. Jest to pan łucznik, który jest właśnie w tym miejscu. Też jest tam w wielu innych miejscach, ale ja przeważnie, jak tutaj wykonuję tego questa, to sobie biegnę do tego miejsca. Tutaj hop, hop, hop. Z tego, ponieważ jednak ta mapa słynie z tego, że ona ma sporo zakamarków, mnóstwo mobów się na tej mapie zgubi i ona jest po prostu beznadziejna do czegokolwiek. Tutaj sobie podbiegamy i staramy się zbić to jak najszybciej, jak tylko w sumie, widzowie, możemy. Jak możecie zobaczyć, to jednak odczuwam to, że te moby są tak potężne, że ja aż się zastanawiam, czy może nie wymienić sobie miecza na 45 awu na jakiś lepszy, o ile by był, a jeżeli by nie było, to wymienić na jakiś inny miecz na 55 awu, ale jestem świadom tego, że głupi miecz UZ na 55 awu jest w stanie kosztować nawet 800 milionów, co jest naprawdę szokujące. Jak mogliście zobaczyć, przed chwilą przebiegłem sobie przez taki drewniany pomost. Jak sobie przebiegliśmy, to tutaj mamy takiego większego, gigantycznego spota. On jest sobie do spoko, ale jest jedyny tutaj mankament, ponieważ mamy tą jakby szczelinę między dwoma drzewami, które niestety, widzowie, przyczyniają się do tego, że jesteśmy w stanie te moby stracić, zgubić. Jak możecie zobaczyć w tym momencie, to te moby tu nie wiedzą w sumie, co sobą zrobić. I na co powinniśmy tutaj na tej mapie uważać, to na te białe magi, tak, to na tych białych magów, tak to mogę powiedzieć. Dlaczego? Akurat tego debuffa wam teraz nie pokażę, bo jak mi się poszczęściło, ja go nie otrzymałem w tym momencie, ale ten debuff wygląda, widzowie, w taki sposób, że mamy zakaz poruszania się i mamy zakaz obrony, czyli dziwnie to nazwałem zakaz. Po prostu nie jesteśmy ani w stanie się obronić, ani w stanie ruszać się. Co przyczynia się przeważnie do automatycznego deada. No dosłownie. Jeszcze są tam dwa debuffy na ogień, które łącznie ściągają 55 resa, więc mi ściągają resa na ogień. Więc jeżeli otrzymam jeszcze tamtego debuffa, to przeważnie mam wtedy dyntkę. Tak to mogę powiedzieć. Co niestety jest niestety przykrą informacją. I teraz w tym momencie przyda mi się ten panel, ten z teleporterami, ponieważ będziemy wykonywali sobie teraz innego questa, czyli mam na myśli pana Devilish Kratos. I tutaj, co ciekawe, co zaskakujące, to nie jest tak jak było w tamtym przypadku, że te moby były w sumie na dwóch mapach, które są obok siebie. W tym wypadku niestety tak, widzowie, nie jest, ponieważ są te moby podzielone na trzy różne mapy. Na samym początku będziemy lecieli na Satyrosy i Satyrosy są na mapie Forest Cliff, który jest w tym miejscu. Mam sobie od razu zrobiony teleport na tę mapę. Jaki jest taki efekt uboczny na tej mapie, co jest nieprzyjemnego na tej mapie? Nie wiem, jaki to konkretnie mob daje. Mógłbym tutaj postarać się zobaczyć, jaki to, może to Satyros chodzący? Nie, może to Satyros latający? No ogólnie jakiś mob stąd, co wydaje niestety debuffa. Nie jest to jakiś debuff taki bardzo odczuwalny. Jakiś dziwny mob daje takiego debuffa. Tego debuffa da się w sumie, widzowie, przeżyć. Przetrwać go. No jedynie przyczynia się to do tego, że musimy patrzeć na fulki. Oj, właśnie wszedł ten debuff. Ja pitole. To jest pasieka, to jest naprawdę, biegnę tutaj jak ślimak. I tutaj można dostać jeszcze innego debuffa na chodzenie, więc ogólnie największym mankamentem jest to, że mamy ciągle debuffa, co zjada nam HP. Czy te moby są jakieś wytrzymalsze względem tamtych? Myślę, że mogę powiedzieć, że są bardzo zbliżone do siebie, jeżeli chodzi o wytrzymałość, więc tutaj jakiejś większej trudności nie będzie. Tak to mogę powiedzieć. I w sumie w tym przypadku na tej mapie lecimy sobie wykonać od razu całą mapkę, tak to mogę powiedzieć. Jeżeli dobrze zluramy mapkę, to będzie tutaj 17 latających Satyrosów, czyli tych tutaj jakby
przypuśćmy gołębi takich dziwnych, taka edycja różowa, tak to mogę powiedzieć. I akurat te moby też fajnie, bo nam powiedzieć, że się zlurają, ta mapa nie jest jakaś taka bardzo kęta, na spokojnie to zbijamy bez pośpiechu, zbijamy hop hop hop. Jak możecie zobaczyć, w sumie te moby znikają bardzo podobnie do tych mobów, które były na ubiegłej mapie. O, nawet but mi dropnął. I zobaczmy, czy zlurałem tyle mobów, ile powiedziałem, czyli dokładnie 17, czy jednak coś mi ominęło. 12, 13, 14, 15, 16. Gdzieś ominąłem jednego Satyrosa. No ale jest to akurat w tym wypadku całkowicie nieistotne, bo tak czy siak, nawet jak zluramy 16 czy 17 Satyrosów, to i tak musimy niestety wejść na tę mapę aż 3 mapy, bo mamy dokładnie 35 Satyrosów do polowania. I następnie mamy dwa pozostałe moby, czyli Warrior Toll. Warrior Toll pokazuje, gdzie dokładnie jest. Akurat w tym wypadku wchodzę na ten teleporter z tego tytułu, ponieważ no niestety jest ograniczenie do 5 teleportów, więc muszę pójść na jakiś kompromis. Akurat ten mob jest na mapie farmy, Olurun Farm, i on wygląda jak taki... Nie wiem, jaszczurka biegająca na dwóch nogach z mieczem. I ogólnie musimy być mniej więcej w tym miejscu, obok tej chatki, i tutaj sobie biegniemy. Tutaj jest kamyczek, na którym czasem moby lubią się zgubić. Biegniemy sobie hop hop. Tutaj jest takie niekomfortowe miejsce, tak to mogę powiedzieć, ponieważ tu jest pełno beczek, pełno jakichś drzew, nie drzew. Te moby tutaj czasem nie wiedzą sobie same siebie, co mam porobić. Tutaj biegniemy, bijamy się, czy tutaj są jakieś takie debuffy, które będą dla nas bardzo widzowie odczuwalne? Myślę, że nie. Akurat na tej mapie mamy na tyle fuksa, że nie będziemy odczuwali jakiegoś tutaj jakiejś przykrości, że jesteśmy na tej mapie. I też widzowie, tak się mi poszczęściło, że na ten materiał uda mi się wykonać weekly questa. Tylko będę musiał polować sobie aż 21 skorpionów, które to zrobię w późniejszym czasie, bo nie ma aż 21 skorpionów na innej mapie. I teraz właśnie będziemy po nie lecieli. Na mapę, dom, na której byliśmy przed chwilą. I powiem wam tak, z ręką na sercu, jest to mapa, która słynie z tego aktualnie, że podobno, tak mi Ryszard powiedział, bo Ryszard jednak tutaj sobie bije te mopki, że leci tu najwięcej expa. Ale jaki jest tutaj problem? Problem jest taki, że mamy moby, one są, to są czołgi. Kolejny minus jest taki, że mamy tutaj te Beliale, o których wspominałem na tej pierwszej mapie. Te Beliale słyną z tego, że dają tego holendrygonego debuffa. Ogólnie tutaj moby, bodajże Sowo Niedźwiedź, nie no, Sowo Niedźwiedź jest zwyczajny. Patrzcie, bestia. Bazówki od 4000 do 5000. Pomyślcie sobie, jak dostaniecie do tego debuffa, co ta bestia robi z wami. No po prostu znikacie na strzałka. Ogólnie w tym, na tej mapie, tam gdzie zakręcałem, tak to będę powiedzieć, że wszedłem i później zawróciłem, tam powinienem moby zbić. Nie powinienem starać się, aby ubić mapę na raz, co może być niestety dla mnie widzowie błędem. Ponieważ, o jak widzę, o, Laurena weszła. O, i właśnie wszedł mi ten debuff, o którym przed chwilą mówiłem. Tak samo jak możecie zobaczyć, tu wchodzi multum widzowie debuffów, multum debuffów, tu krytyki zwiększone, tutaj coś, tu ogólnie wchodzi tyle debuffów, że wy nie jesteście w stanie ich zliczyć. To jest, powiem tak, ta mapa to jest śmiecionośna mapa, ponieważ tutaj musicie patrzeć bez przerwy na fulki, zastanawiać się nad tym, co tu się w ogóle cholipka dzieje. Jak możecie zobaczyć, no tutaj nie ma przelewek, tutaj te moby są tankowate. W szczególności najbardziej tankowate są moby, te, które mamy upolować, czyli Pany Skorpiony niestety. Pan Skorpion jest niestety makabrycznie potężny. No i niestety musimy jakoś z tym sobie walczyć. I nawet jakoś powiodła mi się ta misja, tak to mogę powiedzieć. Hop, hop, hop. No i zbiłem. I to jest podobno mapa, na której leci najwięcej expa. Dlaczego tutaj jakoś nie expię? Z tej przyczyny, ponieważ tutaj muszę być niesamowicie bardzo skupiony.
I pomyślcie sobie, że mam tutaj jeszcze tego tarota 250. Normalnie mam tarot, znaczy nie tarota, tylko runę pod expa, która jeszcze przyczynia się do tego, że będę mniej bił te moby. I to mnie niestety zasmuca, że tutaj bym potrzebował mieć jednak jeszcze potężniejsze EQ, żebym to łatwiej zbijał niż po prostu latał tutaj w kółeczko. Też musicie wziąć pod uwagę to, że w tym wypadku wleciała mi czapka Laureny. Dlatego ten lure tak bardzo fajnie systematycznie bardzo błyskawicznie znikł. A w innym przypadku tak by się niestety nie stało. No i tutaj jeszcze na zakończenie mamy pana Foresta. Ten quest jest w sumie w porządku. Nie jest jakiś skomplikowany, tylko jeden mob jest tutaj taki, no niestety muszę śmiało przyznać, niefajny. Bo jednak pan Kamień Rok Golem jest bardzo fajny do zbicia, on jest akurat na tej mapie. Tutaj też jest taki fajny spot, tak to mogę ująć, po prostu on polega na tym, że biegniemy przez całą mapę i zbieramy te, nie wiem jak to by nazwać, takie śluzy, nie śluzy, tutaj mamy jakieś takie, nie wiem do czego mógłbym te moby porównać, nie wiem, kury co nas gonią czy coś takiego. Tutaj sobie biegniemy, tutaj jest pan Kamień, tutaj zawracamy ponownie, tutaj biegniemy sobie, hop hop hop, tylko musimy tu uważać, bo to są te głupie kamienie, te moby, o jak możecie zobaczyć, te moby czasem nie wiedzą co się od Janie pawliło. I sobie biegniemy, jak skubimy te małe glupy, to nas to całkowicie niestety nie interesuje, interesują nas tylko te spory giganty. O, rękawiczka, fajnie, superancko, dobra, lecimy dalej po ciebie, tam 100 kależy, dobra, nieistotne, chodź, chodź, chodź. No jak możecie zobaczyć, no niestety to ta mapa jest delikatnie z takimi utrudnieniami i ja dobiegam zawsze do tego momentu, ponieważ tu jest ostatni golem, tak to mogę powiedzieć, no niby byśmy mogli to delikatnie przedłużyć, ale no i znikłem w sekundę. To jest niestety widzowie ból na akcie 7, że delikatna sekunda nieuwagi, delikatna szansa pozwolenia, żeby nas mop uderzył, przyczynia się do tego, że po prostu znikamy sekundę i to jest niestety przykre. Nie wiem co powinno zrobić, żeby nie znikać w sekundę. I tak to wyglądało. I na samym końcu lecimy w to ostatnie miejsce, tylko podniosę sobie tutaj do 1000. Lecimy na Spirit Forest. To jest mapa też w porządku, ale ma pewien mankament, ponieważ tutaj jestem na odszczepie i zmieniam tylko i wyłącznie na tej mapie wróżkę na mroczną, bo mamy tutaj moby światła i w prawdziwym momencie nie zmienia w ogóle tej wróżki na światła na mrok, tylko z innego powodu, ponieważ mamy tutaj moba do polowania, ten, który jest do questa i to jest właśnie pan ten wielki, ten kolor, którego możecie zobaczyć, go można bić i bić, to jest taki czołg, to nie ile ma zdrowia, no dużo ma, tak to mogę powiedzieć, dużo ma. Co ciekawe, pana questa, jeżeli chodzi o daily, wykonuje się bardzo błyskawicznie, ale jeżeli chodzi o weekly, one przeważnie, weekly questy schłyną z tego, że mają 3 razy więcej mobów do polowania. W tym wypadku jest całkowicie inaczej, ponieważ musimy polować ich aż 100. I z ręką na sercu to jest chyba quest, którego najbardziej mi się nie chce wykonywać, no ale niestety muszę go wykonać z tego powodu, bo tu jednak sporo expa leci i sami zobaczcie. 300k, no tak mniej więcej wygląda uderzenie 300k tego moba, więc myślę, że ten mob ma pyra z około 1,5 miliona do 2 milionów w HP, tak to mogę określić. Jak mogliście zobaczyć, też ja tą mapę dzielę sobie na 3 jakby spoty. Również musicie uważać tutaj, no niestety ta mapa ma takie drzewa, nie drzewa. Tutaj jak za szybko wybiegniecie, moby lubią pod tą skalpę się zgubić. No jak sami możecie zobaczyć, one już tam się gubią, ale to jest nieistotne, no nie będę po prostu leciał tak idealnie, żeby walczyć z każdym mobem. Najważniejsze są w sumie tutaj tylko i wyłącznie te spore moby. I biegniemy sobie na spokojnie do naszego wodospadu, który zobaczymy za chwileczkę.
I właśnie on jest w tym miejscu. Tutaj łapiemy jeszcze te trzy moby, co tu pozostały. Podbiegamy, rzucamy debówka. Akurat wbił mi pan czapek. No i staramy się zbić to jak najszybciej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Niestety kwiatka nie mam. Hop, hop. No i tak wygląda mniej więcej wykonywanie wszystkich questów przeze mnie, jeżeli chodzi o zabijanie mobków. Widzowie, co myślicie o tym? Czy robicie to może w jakiś inny sposób? Może bardziej wydajny? Jeżeli macie coś takiego, to śmiało mi powiedzcie. Z przyjemnością przyjmę od was taką wiedzę i też się nauczę czegoś nowego. No i tak jak wspominałem, na samo zakończenie, widzowie, pójdziemy sobie upolować pana skorpiona i mamy ich dokładnie 9 sztuk, tutaj mamy 3 sztuki, 4 skorpiony mnie już gonią, tutaj mamy 5, tu mamy 6, tu mamy 7, o 7, 8 i 9 i sobie właśnie, widzowie, będziemy to na spokojnie zbijać, o ile mi się to uda, bo dostanę dynkę debuffa i po prostu zniknę w sekundę. Kurczę, jakie to są debuffy, patrzcie na to, to jest tyle debuffów. Dlatego ta mapa jest dla mnie niesamowicie skomplikowana. I widzowie, coś to jest zaskakujące. Weźmy sobie na pasek, 27% i 54%. To jest to mnie tylko po to, żeby wam pokazać, ile dostanę expo za wykonanie pana questa. Miałem 27. Teraz mam 35, czyli 3,5 to jest to 8%. No i tak to wygląda, 8% dostałem za weekly questa. I tak to się, widzowie, prezentuje. I na samo zakończenie pójdziemy sobie na ranking pana rankinga i zobaczymy, jak, co się, gdzie potoczyło. Hop, 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 no i jesteśmy na panu rankingu. Pan ranking wbije na miejsce drugie, Laczek powraca. W ubiegłym odcinku było 35 tysięcy mobów z różnicy. Tutaj jednak różnica będzie chyba delikatnie inna. Sobie na szybko wtedy 12 odjąć 3, 8, 1, 5, 7, 2. Tutaj 33 842 moby. Co oznacza, że jednak dogoniłem o 1200 mobów. Okczam, widzowie, więc ogólnie delikatnie go gonimy, tak to mogę powiedzieć. Delikatnie go gonimy, to jest w sumie dla nas bardzo dobra informacja. I pan poziom, jestem aktualnie na pozycji 5, 53 AW. Spoko informacja, cieszę się, że to tak się toczy, ale jednak, tak jak wspominałem na początku odcinka, jestem jednak niezafascynowany. Chciałbym być gdzie indziej, na przykład na pozycji drugiej, pozycji trzeciej, no ale niestety nie mam czasu, nic nie przyłamę soków, tak to mogę powiedzieć. No i cóż, widzowie, z takim akcentem będę się z wami żegnał, więc dziękuję ślicznie za to, że byliście. Pamiętajcie oczywiście, młodeczki, ostatni, co czyste łapeczki, piękny, magiczny prostokącik zwany subskrypcją. I jeżeli, widzowie, macie jakieś pomysły, co może się wydarzyć w najbliższych odcinkach, to śmiało mi piszcie, a staram się u was zrealizować to.